Siemanemaneczko, Fortnite'owe świry! Jak wiecie, sezon trzeci ma sporo tajemnic. Dziś pokażę wam pewną rzecz na wodzie, która w każdym meczu znajduje się w innym miejscu na mapie, a zazwyczaj nawet poza mapą, i ma naprawdę niesamowity loot jak na miejscówkę na wodzie. No można śmiało to nazwać pływającym sejfem. Za każdym razem będziemy mieli tam 100 armorka bez używania potek, kilka skrzynek, zrzut, skrzynkę taką specjalną. No wydaje mi się, że jest to najbardziej OP miejsce, jakie jest w tej chwili w Fortnite. A jeżeli wy też chcecie być OP, no to kod Imanojek w ramie wesprzyj twórcę proszę wpisać. No i myślę, że tak fajny odcinek z tak dużą ilością akcji to zasługuje na jakieś 17 457 łapek w górę. No i na subika z dzwoneczkiem też zasługuje, mam nadzieję, bo niedługo 900 000 subów, a bardzo bym chciał je mieć. Więc wiecie co robić. No a teraz pozwólcie, że zabiorę was na tajemniczy, sekretny, pływający, sejfowy statek. Moi drodzy, tak naprawdę nasza misja zaczyna się już w autobusie, ponieważ od samego początku musimy wypatrywać, gdzie na mapie łódka się zespałniła, a w tym pomaga nie wpisanie kodu Imanojek, ale też może pomóc, a ustawienie widoczności na epicką, na maksymalną widoczność. Wtedy będziecie na pewno ten stateczek widzieli z autobusu. Ta łódka jest gdzie indziej w każdej gierce, więc cały czas musicie wypatrywać i tak naprawdę cały czas wasza gra jest inna. Udało się, że będziemy tutaj prawdopodobnie sami, więc jak dla mnie super. A lutu tu jest naprawdę mnóstwo. Nie dość, że mamy tutaj 2 ammo boxy, to oczywiście jest nic. Mamy tutaj aż 12 takich oto beczek, więc to powoduje, że możemy mieć darmowe 100 kewa i to zawsze w każdej gierce, bo no wiecie, nawet nie musimy pić zbytnio kewa. Mamy oczywiście jakąś tutaj zamrażarkę, to się na pewno przyda. Mamy już pierwsze skrzynki, mamy bardzo dużo skrzynek z jedzeniem, to również czasami może się przydać, ale to co najważniejsze, mamy zrzut, który sobie leży po prostu i możemy go otworzyć, a w każdym zrzucie mamy prawdopodobnie launchpada, więc czego chcieć więcej? Mamy tutaj ulepszoną skrzynkę, więc kolejne potki do nas trafiły, mamy też zwykłą skrzynkę, no i jeszcze kolejne 2 skrzynki, jedna wygląda jak robot, tego akurat nie wiedziałem. Nawet ulepszarkę mamy, więc tak naprawdę tutaj mamy na tej jednej wyspie, mamy wszystko, czego potrzeba, tutaj niczego nam nie zabraknie. I zapewne już niedługo tutaj, przynajmniej na solówkach, będzie latało dużo osób. Na tułach i składach nie wydaje mi się, żeby za dużo osób tutaj latało, więc tak naprawdę macie tutaj dowolność. No ja serdecznie polecam, naprawdę, bo jest to jedna z lepszych miejscówek. To, że mamy tutaj skrzynkę robota, to, że mamy zrzut i to, że mamy ulepszoną skrzynkę plus jeszcze kilka innych skrzynek. Trochę matsów, jeżeli chcielibyśmy pozbierać. I typa na motorówce, co tutaj jest grane? Kolega zapewne myślał, że tutaj nikt nie przyleciał i będzie mógł sobie, wiecie, bezkarnie tutaj być, ale już go nie dorwę niestety. Mógłbym tutaj dużo więcej matsów zebrać, ale już nieważne, w te matsy trzeba uciekać, motorówka zawsze również przy tej wyspie jest, więc mobilność macie, czego chcieć więcej? No, może wygrać, a z tym mam ostatnio spore problemy. Wlećmy sobie do wielkiego wiru, który w sumie aż tak wielce nie wybija. No i polećmy znaleźć oponentów, ja już nawet jednego znalazłem i to jest prawdopodobnie pan, którego wcześniej obijaliśmy. Jak to nie trafiło? No, ale teraz to już trafiło. To jest takie dziwne uczucie, jak gracie, jak w końcu musicie używać wszystkiego, a nie tylko mitycznych rzeczy. To jest poconko trochę. Mam go. Nie, on ma te schodki. Jestem najgorszy z shotguna ostatnio. O, nie mam PM-a, to warto pamiętać. Dobra, no już trzeba go dojechać, bo tu nie ma co się czaić. No i po tych moich wczorajszych rekinowych zagraniach w końcu fajnie mieć tak shotguna, karabin, wszystko. O, moi drodzy, mamy już kolejnego oponenta. Tam się pan próbuje ukryć przed Manojkiem, ale to oczywiście nie wyjdzie zbytnio mu na dobre. Ty mam. O! Ja się kompletnie nie spodziewałem. A jakie on miał fajne itemy. Ja się kompletnie nie spodziewałem, że to jest możliwe, żeby od tak sobie typowi zabrać daszek, ale to może ja po prostu wczoraj miałem jakiś gorszy dzień, a dzisiaj już jest lepiej. Albo Fortnite zauważył, że ja w pierwsze 2 dni sezonu miałem KD 0,89, nie, 0,98 i dał jakiś troszeczkę słabszych przeciwników, chociaż ten pan to się poci gigantycznie. Kurczaki, ktoś tutaj jeszcze snajper korzył do mnie i mnie zastanawia skąd. My się teraz matcy skończą, jak tu będziemy tyle się bili. Ja go nie widziałem nawet. Jednak żartowałem z tym, że Fortnite coś zauważył. Bo jednak nic nie zauważyli i tylko mnie tutaj krzywdę mnie robią, mino. Polecę sobie po ten lucik tutaj, bo wygląda dość fajnie. Ej, zostaw, czemu on tak mocno bije aż? A to wszyscy tak do mnie biją mocno. Uspokójcie się, pajace. Ale warto było przylecieć po lód, warto było.
dużo potek małych. Tutaj co jeszcze? P90, no przydałaby się, ale leczenie jest ważniejsze w sumie w tym momencie. A ja tutaj znowu oczywiście ją spocuchaj, bo czemu miałbym nie mieć? Ej, i jakieś takie lagi mamy, nie? Ile? Nie. No, no czemu jako... Zawsze, ostatnio, jak komuś coś zostawiam, to jest 0 HP. No, 1 HP typowi zostawiłem. No, jak to jest? Musimy złożyć petycję, żeby Manojek miał słabszych przeciwników, takich na moim poziomie, bo to chyba o to w tym chodzi. I wydaje mi się, że kot Imanek w sklepie Fortnite pomoże, bo wtedy Epic Games zobaczy, że dużo osób mnie wspiera, że jestem ważny i może coś z tym zrobią. Pomóżcie, co? Jak widzieliście, pierwsze mecze nie szły aż tak źle. Na pewno dużo lepiej niż wczoraj z Drekinem. Ale Guzik napisał, że chce pograć, więc pomyślałem, że można by spróbować pograć z Guzikiem. Dobra, Guzik, jako że zaprosiłem cię tutaj, żebyś mi pomógł, prawda? Prawda, prawda. Bo jesteś niesamowitym graczem, prawda? No, to prawda, prawda. I nie masz karnetu, prawda? Prawda. To kupisz mi setny poziom karnetu? Jasne, że nie. Nie no, żartuję. Jeżeli wygramy ten... Nie, może nie ten mecz, ale w przeciągu następnych 6 godzin wygramy mecz, to kupię ci karnet, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Dobra, deal, deal, deal. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ty pazerna łajzo! Ja w pierwszym meczu uznałem, że mogę wymienić bronki i wymieniłem sobie sztucer chyba tylko na fioletowy, ale od teraz Kusik powiedział, że... Mano, lamusie! Za łatwo! To ja od teraz gramy tylko lutem z łódki, a z Guzikiem będzie ciężko, więc on dostanie pistolety i ja całą resztę. Będzie git. Guzik! To! Typa mamy, ale nie wiem, czy tylko jeden chyba leci. Chyba. Dobra, więc tyle z tyłu, ale co z przodu, ja już mam shotgun fioletowy, wygrywamy to. Dobra, dobra, dobra. O Jezu, no, no. Nie możemy dać im lutu. Żadnego. Dobra, mam pinajki niebieskie. Dawaj go! Uciekł! Zostaw zrzuta! O, ty pajacu. No nie, no tak... Tak to się chyba nie będziemy bawić, co? Dobra, potem będziemy się zamienić ewentualnie. Ty, uderzył mnie, dobra, ja go pokonam. Dobra, dobra, nie no, to nie ma na taką odległość, nie trafisz, spędzimy. Jezu, z kim ja gram? Gdzie są wszystkie te beczki, co były tutaj? No są. Ej, no tu jest pies pływa. Stały. Pływa, pływa. Gdzie? Wszedł. Wszedł. Ale dziwna jest ta nowa pompa. Strzela do mnie typu, jego kolega z tyłu. A ten tutaj drugi malował. Leży. Dobra. Leży! No i łatwo. Ty no, nie wiedziałem, że tak będą nas dojeżdżać tutaj wszyscy. Widzisz? Im więcej przeładujesz, tym więcej zadasz, więc... Aha! Dobra, Guzior, co bierzesz? Jakie bronie? Bo ja nie mam M-kę, shotguna i PM-a. W sumie mam wszystko, a ty? No ja tak samo, mam M-kę, shotguna i PM-a. I 90. Ej, mi ale co masz do leczenia? Małe potki i aptekę. No mamy problem, Guzior, jak nie znajdziemy szybko no, czegoś nie do ruszania się, to chyba jesteśmy ripendo. Ale czy ty zabiłeś kogoś w pierwszym sezonie już nowym? A, w pierwszej gierce. Niesamowite. To no, jestem taki dobry. Nie! Co ty zrobiłeś? Co ja mam teraz zrobić? Ale że ty mi przegrałeś pierwszą gierkę? Ale że ja jeszcze dostałem damage od upadku? O, jest ta nasza motorówka, co była nasza kiedyś, ale już nie jest nasza. Ej, ktoś tu jest! No nie, zabiją mnie! No gdzie? W strefie? To? Jak on się tu pojawił w ogóle? Gość się nagle pojawił! Aj, Guzior, Guzior! Co jest grane? Co on tam robił? No patrzysz na tą strefę, to nie ma szans, że po ciebie wrócę. To wziąłem Guzika po to, żeby było łatwiej, a teraz będę musiał sam na dwójki grać, to jak ma być łatwiej? Tu jest! No mówię! Jeszcze moją motorówkę ukradł. I marmurka? Ile on ma życia? To był ten, co był z nami w tym! Co próbował nas pokonać, co motorówkę nam ukradł! Tak! To za gość, złote P90? I twojego shotguna złotego? No bo ja miałem tutaj. A, ale ja nie mogę wymieniać. Zapomnieliśmy, że... Ale to są rzeczy z tego, z... No nie, no, P90 była twoja? No! No dobra, no to w takim razie, tylko czy ja tak chcę? Ale i MK też była ze statku. Ja umrę przez tego shotguna. MK też była ze statku. Niebieska MK miałaś? Tak. Ale ty skamujesz chyba widzów teraz, nie, co? Nie. Przyrzeknij, że nigdy byś nie oszukał widza. Przyrzekam na mnie. Nie, w krzakach tutaj strzela. O, widzisz, tam jesteś. Nienawidzę tego shotguna! Ale że on ma jeszcze ten? Dobra, leży. Uff, dobra, jestem niesamowity, ale... No nie da się tym shotgunem strzelać, naprawdę! Czy na mnie dwóch typów właśnie tak osę wleciało? Czy ja właśnie sobie stąd robię zabijkę? Oj, tak. Ale że ja sobie w zagryzki na zakąskę wleciałem? Ajajaj! Że 29 z tego shotguna! Nigdy więcej!
tego shotguna. No, jak zawsze było dobrze, ale czegoś brakowało. Ta gierka miała być tą ostatnią. No i była. Dobra, Guzi, gdzie jest łódka? Widzę ją. Na prawo. Lecimy tam. Ty, jak się wleci do tego wira, to się umrze normalnie? No, jak się wlatuje w wir, to się umiera od razu. Więc ja niedługo nagrywam 100 osób umiera w wirze. Dobry pomysł dobre, odcinek? Dobre, no. A, wlatuje. Ty, oni też wlatują do wira. No nie, z typem się pokonałem. To z tym wirem jest nie tak. No i szybciej teraz płyniesz, tak? Aha, okej. On nie dolecę na górę? Nie dolecę na górę. On też nie dolecił na górę. Kusik, rób coś. Bije go. On ma... Nie, ja mam broń. Bije go, dawaj go, dawaj go. Dobrze. Typo. Jeszcze nie mam normalnej broni. Jezus, słodka. Gdzie on jest? Guzik! No nie, no Guzik, ty trolujesz gierki! Oj, wyczujemy. No nie, no Guzik! Łatwo! Podnoś szybko. No, widzisz, że jest typ, to czemu ty sobie do wody skaczesz? No bo nie miałem debil. Broni. No a ty jak byliśmy na tej wyspie, ja już 5 broni z podniosłem, a ty 0? No bo mi wszystkie podniosłeś. Dobra, idź do wirusem skocz, wiesz? Leci typ. Dwóch z broni! A ja znowu nie miałem shotguna wyciągniętego. Odwalić się ode mnie! Jeden leży! On ma tą pompę złotą. O nie. Uuu, jak? I co mi po pompie? Ty, a jak kogoś zlikwidowałem na łódce, to jest jakby lód z łódki? No mi się wydaje, że może być. Nie no, żartuję, nie ma takich tutaj ułatwień. No to ekipo, z takim lutem będziemy się bili. Guzik to mi się tak dość podchodzi luźno do wszystkiego, więc podoba mi się. Ty lecą na mnie, no. O nie. Musisz, musisz mi bardzo szybko pomóc, bo ogólnie to nie jest zbyt kolorowe. Nie, Matsa w ogóle! No nie! Oh shit. Jak chcesz, to możesz bić na łódkę i... Jeden leży, ale też leży. Na dole jest tutaj typo. No, zeskocz na niego i strzelaj, dawaj. Dobrze! Dobrze! Dzięki. Że ja tak zginąłem? No nie miałem Matsa, dobrze, że choć tego jednego zabrałem, bo wydaje mi się, że trudno by było Guzikowi na dwóch. Dobra, nie wiem jak my to zrobimy, bo takie budowle wskazują, że to nie będzie zbyt łatwe, tylko kolapsujemy. Dobra. Skolapsowaliśmy, mam kilka jednego, tam leci typo. Już 60 dostał. 80 nawet. Musimy tam lecieć, wiesz? Dawaj. Tam wszystkie ekipy idą z tego co widzę. Tu jest Chuck-Jack mityczny. Nice. Ale no nie możemy go. Ja go mogę wziąć. Aha, no tak. Chociaż nie, to jest leczenie, to możemy. Dobra. I tu jest grappler też, to też możemy. Mamy idealne ustawienie, bo mamy niekończące się leczenie, bo ja nie wiem czy ty wiesz, ale Chuck-Jack mityczny to jest nowy item, który co chwilę się odnawia, więc jak wypijesz, to możesz znowu go użyć, no. Więc mamy leczenie. Moja szara M-ka może nie jest najlepszym czymś, ale Guzik, po prostu staraj się nie umrzeć, okej? Okay? No ja mam typów. Gdzie? Na mnie są. Ty! Pokonałem jednego akurat, jak o tym mówiłeś. Ty, oni mają mityczny granatnik. O, powaliłem jakiegoś gościa. To dobrze. Ale jak? A w burzy? Ja dostałem też killa. Ty, no dobra, ale czegoś nie rozumiem, bo ja widzę tylko dwójkę. Tam w tych boksach przed nami. A gdzie jest? Po lewej, helikopter, strzelamy. W górę, 3-4. Ue, no jeszcze do nas strzelają. Tak, tylko tam ci są napaleni na nas. Co jest? Czemu oni do nas dojeżdżają nas? Kusi, oni są dobrzy jacyś, wiesz? Na biały jest ten jeden. Ty, jeden jest koło ciebie, no Guzik! Gdzie on jest? Pod nami. Leży. Jak ty go nie widziałeś, ja się pytam. Strzelałem do góry. Ej, wszedł mi! Leży. Brawo! Guzior robi to! O dwóch, o nie! Strzelają. O, padłem z rakiety. A to nie słyszałeś? Przecież ona... Ja nie mam matsów. Ty masz jakieś? O, już mam. Ja nie mam matsów! Jakie... A nie mogę wyrzucać, no nie. No i co z tego, że ja tu wleciałem na niego, jak ja i tak się nie mam jak zabudować? Czemu ja nie miałem już matsów? Guzik, no i co, wygraliśmy? No nie. A byliśmy blisko chociaż? Oj, tak. Bardzo blisko nawet. Czyli co, uznajesz challenge za wykonany? No, tak w 90%. A, bo jakbyś powiedział, że tak, to bym ci kupił karnet. Co, no to... Tak, jak najbardziej wykonany w 100% w 110. No dobra, widzowie, to nie Himał to ma. Guzik! No? Dostałeś? O, tak?
Proszę cię bardzo, dostałeś co miałeś? Otrzymałeś podarunek, coś to jest. Myślę, że się nada, guzik, guzik na pewno teraz dzięki temu będzie więcej grał i z nami też. No ciężki był ten challenge, szczerze powiedziawszy nie był zbyt ciężki, ale myślę, że drugie miejsce to był max, staraliśmy się jeszcze trochę grać. Ale no po 3 godzinach mieć jedno, drugie miejsce to wystarczy, wystarczy. Fajna miejscówka, tak czy siak, wpadajcie tam częściej, na pewno latajcie tam, myślę, że warto. Warto też wpisać kod IMANO, jak promie was przy twórce, wbić na kanał do guzika, link w opisie. No i oglądać kolejne odcinki, a zapewne ten już jutro, więc trzymajcie się! Pa, pa! Pa, pa, pa!